tym, którzy je mają. Robert Chmiel, pole pierwsze, kask żółty. Na polu trzecim Jonas Seifert-Salk, to gospodarze z Wielkopolski. Gospodarze Wielkopolski, ale gości dzisiaj. Natomiast gospodarze tego obiektu to Łotysze z Daugavpils, drugiego pod względem wielkości miasta na Łotwie. W kasku czerwonym Jewgenij Kostygows i w niebieskim przy bandzie Hans Andersen. 41-letni Duńczyk próbę toru wykonywał bardzo pierzołowicie. Wraz z Ernestem Matiuszonoksem starał się dostroić swój sprzęt doskonale, ale na drugim wirażu w pewnym momencie zawiódł jego motocykl. Jeśli dobrze widziałem, miał problemy z oponą. Potem już było wszystko dobrze. Lepiej, prawdę mówiąc, mieć defekt na próbie niż podczas zawodu. Chmiel, Kostygows, Seifert-Salk i Andersen. Ruszamy z pierwszym wyścigiem meczu siódmej kolejki drugiej ligi. Tu na Łotwie już godzina 13. W Polsce wybiło południe, ale wszystkich nas łączy pragnienie wielkiego sportu. Taśma w górę po raz pierwszy. Świetny start Kostygowsa, lidera zawodników z Daugavpils i lider z prawdziwego zdarzenia. Ma się dobrze, a Andersen próbuje rozpędzić się po zewnętrznej. I ta sztuka chyba mu się uda. 5-1 dla gospodarza, ale mało tam miejsca ma teraz na drugim łuku Duńczyk. Będzie go ścigał rodak Jonas Seifert-Salk. Różnica wieku spora, 20 lat, ale ta różnica dystansu minimalna. Można powiedzieć, że bliziuteńko jest Jonas Hansa. A więc tutaj jeszcze ciekawa walka się zapowiada. Robert Chmiel skoncentrowany przed spotkaniem. Na pewno teraz trochę żałuje, że ten start przespał, ale tu na tym twardym torze pewnie start będzie miał wiodące znaczenie, zwłaszcza w tej części zawodów. Andersen już odskoczył. O Kostygowsie nawet nie ma co mówić, bo to w tym momencie lider z prawdziwego zdarzenia. Obejrzał się, żenia za siebie. Widzi, że z tyłu też wszystko pomyśli Nikołaja Kopińca i jego kolegów z kadry. 5-1 dla gospodarzy. Mocne uderzenie. Czy tak to wszystko się skończy? Gubi się jeszcze Jonas Seifert-Salk, do którego zbliża się Robert Chmiel. Ale to taka walka na, można powiedzieć, pocieszenie, bo rzeczywistą radość przeżywają gospodarze. Trudno, aby było inaczej, kiedy zwycięża się podwójnie w biegu otwarcia. 3 punkty Kostygows, 2 Andersen, 1 punkt zdobywa Seifert-Salk, 0 Chmiel. No i teraz wielka radość kibiców, a zwłaszcza tego młodszego Jewgenija Kostygowsa, który emocjonuje się, zjeżdżając powoli do parkingu. 5-1. Mamy, drodzy Państwo, duży powód do radości w szeregach. Jak silnym duetem są Anzwiesulis z Gustcem, żużlowcy w kaskach czerwonym i niebieskim. Obaj zresztą pochodzący właśnie z Rygi. Rywalami dwaj lublinianie, którzy podpisali kontrakty z PSŻ-tem Poznań. Jakub Szpytma. 5-1 dla Lokomotivu, którzy ustawiają się na polach pierwszym i trzecim. Optibet Lokomotiv, Spechaus PSŻ Poznań. Anzwiesulis i Gust. Jeszcze czekamy. Jeszcze pan Remigiusz Substyk, sędziujący dzisiejsze zawody, nie pozwala, aby taśma poszła w górę, ale to już historia. Ruszamy i to jest dobry początek dla aktualnych mistrzów Europy par do lat 19. Anzwiesulis i Gust. Ach, tam jeszcze pech, drodzy Państwo, Jakuba Szpytmy, który jechał trzeci, ale defekt motocykla przeszkodził mu w kontynuacji ścigania. Miał problem na drugim łuku Jan Rakubik. Na szczęście jedzie dalej reprezentant zespołu z Wielkopolski. 5-1 dla gospodarzy. To nie jest niespodzianka, ale popatrzmy, jak radzą sobie Francis Gust i Richard Anzwiesulis. Dwaj żużlowcy, którzy wespół z Matiuszonoksem podbili 5 czerwca żużlowy Gdańsk. Wtedy na stadionie Wybrzeża wygrali w Cuglach pierwsze w historii Mistrzostwa Europy par do lat 19. Pokonali między innymi faworyzowanych Polaków. Trzecie miejsce zdobyła wtedy reprezentacja Wielkiej Brytanii, ale mistrz był właściwie znany już od czwartej serii. Łotysze jeździli jak z nut i dziś wydaje się, że nie są wcale w gorszej formie. Jeszcze jedno, ostatnie okrążenie. Przewaga przeogromna. Proszę spojrzeć, co wyczyniają goście, gospodarze z Łotwy. Znowu 5-1. Tym razem Gust na prowadzeniu. Na miejscu drugi Anzwiesulis. Pozycja trzecia w tym wyścigu dla Jana Rachubika, który w ten sposób podjechali pod taśmę, aby szukać odpowiednich dla siebie kolejn. Na polu pierwszym Kevin Welbert, na polu trzecim Rafał Karczmasz, rywalami Olex Michajlovs, pole drugie kask niebieski i przy bandzie Tomas Jonasson w kasku czerwonym. Tomas, który kilka dni temu rywalizował w lidze szwedzkiej w swoim
klubie, Piraternie Motala. Motala przegrała bardzo wysoko, 23-67 z Dakarną Malila. No ale Jonasson spisał się nie najgorzej, zdobywając 6 punktów w 4 startach. Wiadomo, nie był to występ marzeń, ale występ, który pewnie wstydu Jonassonowi nie przyniósł. A Motala to miasto partnerskie Dyneburga, Daugavpils. A teraz już wróćmy do startu i popatrzmy, jak poradzi sobie 33-latek spod bandy. To jest Tomas Jonasson, kask czerwony. No i niestety będą pewne problemy. Myślę, że czeka nas analiza przez pana sędziego tego, co się wydarzyło. Widziałem, że Kevin Welbert drgał pod taśmą dość juniorów w Zielonej Górze. A teraz już Welbert, Michajlovs, Rachubik i Jonasson. Wyścig trzeci, 10-2 dla gospodarzy. Świetny start zawodnika w kasku niebieskim. To jest Oleks Michajlovs i stara się dostroić do niego tempem Tomas Jonasson. Znów pod górkę ma Poznań, ależ tutaj Himalaje w tej chwili roztaczają się przed poznaniakami. Jak to odrabiać? Jak ten szczyt zdobywać? Szczyt, który zarezerwowali dla siebie Łotysze, przynajmniej w tej części spotkania. No nie wiedzie się, zdecydowanie nie wiedzie się żużlowcom z Wielkopolski. Ściga się na razie z Jonassonem Welbert, ale jeszcze trochę traci. Żużlowiec, który do Poznania trafił po 3-letnim pobycie w Opolu. To właśnie tam, gdzie przebojowe Opole coraz śmielej puka do bram pierwszej ligi. Ale już bez Welberta. Kevin to lider poznaniaków, ale mówiłem o tym kilka chwil temu. Ten sezon Welbert ma nieco słabszy od poprzedniego. A dwa ostatnie mecze dużo bardziej przeciętne od tych, którymi zaczynał rozgrywki. Mecz z Opolem u siebie przede wszystkim był kiepski. Teraz jednak też jedynka chyba będzie już przypisana Welbertowi. Chyba, że zdarzy się coś odpukać nieprzyjemnego dla gospodarzy. Jonasson, świetna postawa żużlowca w niebiesko. Nie bez powodu kierownictwo opolskiego klubu mówi, że ich zdaniem Lokomotiv to główny kontrkandydat do awansu dla drużyny z Opolskiego. Czy tak będzie? Poczekajmy. Tego widowiska. Gust, skupienie, Mateusz Onoks i Szpytma. Niezły start skupienia, choć podniosło mu motocykl, wybiło go to troszkę z rytmu. Szpytma już nie jedzie, odpuścił, a może jakiś problem ze sprzętem. Rzuca się w pogoń za gospodarzami Lars Skupień, choć teraz zrezygnował z niebezpiecznej akcji przy krawężniku, rzucając się na zewnętrzną. To samo jednak robi Mateusz Onoks. Ernest Mateusz Onoks, dużo młodszy i mniej doświadczony od skupienia rywal, jednak wykorzystuje znajomość toru i wraz z Francisem Gustcem ponownie jedzie na podwójnym prowadzeniu. 5-1. Państwo widzą to, co ja. Ta historia wcale mi się nie śni i na pewno nie uśmiecha się poznaniakom oraz kibicom żużla w Wielkopolsce. 5-1 po raz kolejny, po raz czwarty na 4 wyścigi. Czy tak to wszystko ma wyglądać? Na pewno tego nie chcieliśmy. Francis Gust, Ernest Mateusz Onoks i coraz dalej Lars Skupień, który przegrał swoją szansę już na starcie. Ale właśnie tak, jak to w żużlu bywa. Coś tam zaczęło przerywać, coś tam zaczęło skwierczeć w motocyklu Francisa Gustca. Ale jeżeli coś przerwało, jeżeli, dajmy na to, elektryka zawiodła, to jak widać wszystko już wróciło do normy. 5 taki nie przyniosły rezultatu. Czy teraz będzie inaczej? Czy Lars Skupień wykorzysta znajomość toru, bo miał okazję ścigać się tu nie 3 lata temu? 3 lata w żużlu to jednak dużo. Tor pewnie się pozmieniał. Dziś też kierownik startu porządkuje to wszystko nieregularnie przed każdym startem, ale teraz już wszystko w porządku. Lepszy start Skupienia, który zamyka resztę stawki. No i tam nie było miejsca dla Oleksa Michajlovsa, który upadł. Na szczęście niegroźnie. Ale sędziemu Remigiuszowi Substykowi nie pozostało nic innego, jak włączyć czerwone światło i przerwać rywalizację. Na pewno świetny start miał Lars Skupień. Świetny refleks, doskonałe wyjście i on tu, nie wątpię, to nie przeszkodził. I popatrzcie na żółty kask, to jest Lars Skupień, który wystrzelił jak z armaty. Zamknął tutaj całą stawkę. Dla Michajlovsa nie było już tam miejsca, więc podejrzewam, choć arbitrem nie jestem, że może nas czekać powtórka w 4-osobowym składzie, co byłoby pewnie prezentem dla gospodarzy, zważywszy na przegrany start żużlowców w kaskach czerwonym i niebieskim. Jeszcze raz Lars Skupień, który choć w tym sezonie jeździ dużo lepiej niż w poprzednich dwóch,
to znakomite występy przeplata nieco słabszymi. W polskiej lidze, pomimo podpisanych kontraktów we wcześniejszych sezonach z Wybrzeżem Gdańsk i Kolejarzem Opole, nie dostał szansy, aby ścigać się o punkty. Poznań na niego postawił i myślę, że nie żałuje. Uczestnik finałów indywidualnych mistrzostw. 20-4, to nie pomyłka dla gospodarzy. Lepszy start Andersena, ale zamyka go Sark. I chyba będzie 5-1 przynajmniej na pierwszym łuku, bo do końca jeszcze daleka droga. Andersen przy krawężniku stara się zbliżyć do żużlowców, którzy jadą, tworząc taki mur. Mają nadzieję nie do przebicia. Sark w białym, w żółtym skupień. Na miejscu trzecim Andersen. To zwiastuje nam duże emocje, bo Hans widać jest szybki. Teraz Sark zabrał się za blokowanie swojego kolegi z kadry. Tymczasem na pierwszym miejscu Lars Skupień, który jedzie pewnie równie szybko jak jego imiennik, perkusista Metaliki Lars Ulrich w tych pierwszych, najbardziej trashowych płytach zespołu. Lars Skupień na pierwszej pozycji, drugi Seybert Salk, miejsce trzecie dla Hansa Andersena, a więc znowu dublet, znowu 5-1, ale tym razem dla tych, którzy do tej pory mieli bardzo nisko zwieszone głowy. Andersen jedzie trzeci, może tutaj jeszcze być gorąco. Może być gorąco jak w środku lata na Półwyspie Iberyjskim. Andersen czy Seyfert Salk? Kto będzie lepszy? Twardy tor nie sprzyja wyprzedzaniu, ale ma nadzieję zadać kłam tym przewidywaniom zawodnik w kasku czerwonym. Jednak nie zadał. Jednak to poznaniacy nad Odrą, czyli Rafał Karczmarz, który jeszcze nie miał okazji dzisiaj się pościgać. Rafał w kasku białym na torze drugim. Partnerem Robert Chmiel. Ależ tam jakiś kłopot jeszcze z motocyklem Roberta Chmiela? Nie, na szczęście nie zgasła maszyna żużlowca, który ustawia się przy bandzie, więc będzie można rywalizować we czwórkę. Świetny start Jonassona, Chmiel troszkę asekuracyjnie, no i Karczmarz, który tam będzie miał mało miejsca, aby pościgać się z Jonassonem. Tomas popatrzył przy krawężniku, no i tam mamy Roberta Chmiela. Jedzie szybciej wychowany Kroworybnik, jedzie lepiej niż w pierwszym starcie. Chyba coś tam poszło do przodu, ale co z tego, skoro 5-1 prowadzą goście z zagranicy. Goście ze stadionu, który powstał w czynie społecznym w latach 60. Na pierwszej pozycji w tej chwili Richard Sanz-Wiesulis. Miejsce drugie dla Tomasa Jonassona. Miejsce trzecie zajmuje Robert Chmiel, a Rafał Karczmarz przekonuje nas po raz kolejny, że taka taśma na starcie to jest katastrofa, bo nie dość, że tracisz wyścig, to jeszcze tracisz możliwość z zapoznaniem się z nawierzchnią toru. Co prawda Karczmarz jeździł gdzieś na próbie toru, ale to dużo, dużo mniej korzystne rozwiązanie niż cztery kółka na pełnym gazie. Jeszcze jedno okrążenie. Richard Sanz-Wiesulis na prowadzeniu. Bliziutko niego, ale nie po to, żeby się ścigać, tylko ewentualnie asekurować młodszego kolegę Tomas Jonasson. Na miejscu trzecim Robert Chmiel, na pozycji czwartej Rafał Karczmarz. I ta historia ma swój koniec właśnie teraz. Ta historia nie ulegnie już zmianie. Gości Ernest Matiuszonoks i Jewgeni Kostygops to para gospodarzy, która wspólnie zgromadził się. Czy może będzie remis? Patrz, Kevin Belbert, żółty kask. Szansa dla Belberta chyba będzie wykorzystana. Niezły start rutyniarza z Niemiec i on jedzie pierwszy. Można było podejrzewać, że Belbert będzie niezły, ale to jeszcze nie koniec emocji, bo w tym momencie wyprzedza go Kostygops. Patrzę, co dzieje się na pierwszym wirażu. Tam upada w Jan Rachubik, a na drugim łuku leży Matiuszonoks, który też stara się szybciutko zbiec z toru. Ależ mamy tutaj w tej chwili taką zupełnie niespodziewaną układankę. Chwała żużlowcom za to, że nie przeszkadzają swoim kolegom z drużyn, bo to też się chwali, to też należy uwypuklić. Natomiast w tym momencie, po tym całym zamieszaniu, Belbert stracił pozycję lidera i jedzie na miejscu drugim. Rzecz działa się na pierwszym okrążeniu, ale tych wydarzeń pobocznych mieliśmy tutaj niemało. Jeszcze Kevin stara się ścigać Jewgenija Kostygopsa. Można powiedzieć, żużlowca, który zaskoczył formą podczas majowego spotkania Łotyszy z Daugavpils z rywalizacji z Landshut. Nieźle też szło mu na tym ekstra zmoczonym torze w Opolu. Dziś też jedzie ekstra. Dziś będzie miał drugą trójkę i piękną akcję na dystansie, na koncie. Kostygops wygrywa wyścig siódmy. Drugi przyjeżdża Belbert. Ale w tym pierwszym starcie nie potwierdził szybkości wynikiem.
niekoniecznie musi tutaj być podwójne zwycięstwo. Francis Gust na torze czwartym. Pamiętamy, że w poprzednim sezonie, kiedy Lokomotiv jeździł jeszcze w pierwszej lidze, osiągnął całkiem niezłą średnią. Pamiętam, że to było ponad 1,5 punktu na bieg, więc to jest już żużlowiec mimo młodego wieku, 18 lat, bardzo utytułowany i na tym torze czujący się jak ryba w wodzie. Czy przeszkodzą mu Skupień i Salk? Skupień, kask żółty, Salk, kask biały. Świetny start Larsa Skupienia, który wychodzi na prowadzenie, a tam jeszcze przeszkadza Jonasonowi Seifert Salk. Rzuca się na zewnętrzną Gust, ale chyba wychwycił ten moment Skupień i nie dał się wyprzedzić. Teraz Francis obiera inny tor jazdy, ale i tutaj Lars nie dał sobie wydrzeć prowadzenia. Brawo Skupień, brawo Lars. To jest świetna jazda żużlowca w kasku żółtym. Nieco gorzej ma się sytuacja z Jonasem Seifertem Salkiem, ale w tej wyrównanej stawce ktoś musi być ostatni. Niekoniecznie musi to być Salk, bo przecież przed nim jeszcze dwa okrążenia szans. Jeszcze pół wyścigu, który zapowiada się bardzo ciekawie. Na tapecie mamy prowadzących Skupień i Gust. Ależ on jest szybki. Przypomina mi się ten bieg, kiedy Gust ścigał się z Bledernem w wyścigu młodzieżowców w maju. Wtedy też Francis do końca atakował Blederna bez skutku. Czy tu historia będzie inna? Czy tutaj Francis wyprzedzi starszego o 6 lat kolegę z Poznania? Ależ tutaj mamy tumult. Proszę Państwa, trybuny szaleją, bo prawdopodobnie to jest właśnie akcja na pierwsze miejsce. Zwycięża wyścig. W trzech występach. Łyk wody się przyda, zwłaszcza, że temperatura całkiem wysoka. Gust liderem swojej drużyny. 6 punktów mają Jonasson i Kostigovs. 5 Ansviesulis. Po 3 Matthew Shonok-Sandersen. 2 Michailovs. Łącznie 33. PSZ Poznań tylko 14, ale już można powiedzieć, to poznańskie gniazdo ma coraz więcej atutów. Skupień liderem, 6 punktów, po 3 Welbert i Salk, 1 punkt Rachubik i Chmiel, bez punktów Szpytma i Karczmasz. Myślę, że przy nazwisku Rafała będziemy mieli jeszcze jakieś punkty dopisane. Ale wszystko się okaże. Na razie tyle. 33-4 było. Wracamy do wyścigu 9, przed którym 14 do 33 przegrywa Spetshaus PSZ Poznań. W tym wyścigu poznaniaków reprezentują Robert Chmiel i Rafał Karczmasz. Zwłaszcza ten drugi ma wiele do udowodnienia. Liczono na niego bardzo mocno, ale on na razie z taśmą i zerem jest zdecydowanie poniżej kreski. Natomiast na pewno stać go na wiele. Rywalami Jewgeni Kostigovs i Ernest Matthew Shonok. Rafał Karczmasz w kasku białym. Matthew Shonok zostaje z tyłu. To ten najmłodszy, najbardziej niedoświadczony. A Rafał Karczmasz, który praktykuje także w Ekstralidze, teraz stara się rzucać w pogoń Kostigovsa. Kostigovs bezbłędny. 2 wyścigi i 2 trójki. To lider z prawdziwego zdarzenia, który ma kostium tak czysty, jak w latach 80. Hans Nielsen. Jednak Rafał Karczmasz chce przeszkodzić w świętowaniu żeni Kostigovsowi. Jeszcze ma tutaj sporo czasu, aby coś wymyślić i ucieszyć swoich fanów. Kostigovs patrzył w lewo, a niebezpieczeństwo czyha na niego po prawej stronie, po zewnętrznej. Rafał Karczmasz, no pięknie się teraz ogląda ten żużel. Wreszcie mamy emocje takich, o jakich marzyliśmy. Mecz nie musi być cały czas na styku, żeby walka była przednia. Rafał Karczmasz paletą ataków może tutaj imponować. Jak nie zewnętrzna, to krawężnik. Jedzie mądrze, jedzie bardzo dynamicznie i efektownie. A gdyby jeszcze okrasił te swoje akcje objęcie prowadzenia, to mielibyśmy naprawdę kolejną żużlową perełkę w Daugavpils. I goście prowadzą 4-2, a Rafał Karczmasz udowadnia, że nie bez powodu liczą na niego tutaj w Poznaniu. A machał głową. YouTube akurat. To nie jest dla mnie jasne. Karczmasz fajnie walczył w poprzednim wyścigu. Zobaczymy, co zrobi Welbert. Welbert na torze trzecim z ostrzeżeniem. Hewin będzie miał z zachodniej Polski Rafał Karczmasz. Wyścig. 10. czas zacząć i defekt na starcie Hansa Andersena, a więc jednak kolejny pech Duńczyka. Mówiłem o tym problemie na próbie toru, kiedy prawdopodobnie zaszwankowała mu opona. A teraz jeszcze jedna przykra historia w wykonaniu Duńczyka. Na prowadzeniu Kevin Welbert, który atomowym startem popisał się i można powiedzieć coraz lepiej sobie radzi. Tak jak w Rawiczu. 1-2 i chyba będzie trójka. Michailovs jednak cały czas naciska.
na swojego rywala. Na miejscu trzecim jedzie Jakub Szpytma. Trudno podejrzewać, że stać go na coś więcej, ale ten jeden punkt też trzeba dowieść. Tym bardziej, że Kuba nie ukończył ani swojego pierwszego, ani drugiego występu. 4-2 prowadzi PSŻ Poznań. Specjaliści od jazdy na swoim torze, na Golęcinie. Tam się czują lepiej, ale tutaj też walczą ze wszystkich sił o honorowy rezultat. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie i Kevin Belbert jest już na wyraźnym prowadzeniu. Oleks Michajlovs jest drugi, a więc tym razem Niemcy, a więc tym razem Kevin Belbert, uczestnik eliminacji do Grand Prix 2022. Tam sukcesu nie było, tu jest jak najbardziej. 3 dla Kevina Belberta, 2 dla Oleksa Michajlovsa. A co tam się stało z Jakubem Szpytmą? Skoncentrowałem się na dwóch pierwszych pozycjach, a widzę, że miał swoje nieprzyjemne przygody właśnie Kuba, który w tej chwili walczy ze swoim motocyklem. Myślę, że za chwilę to zobaczymy. O właśnie, drodzy Państwo, tam jeszcze zacięło się coś. No i pomagają kibice jak mogą. Ach, gdyby ktoś jeszcze mógł ten motor chwycić od tyłu. Ale wiemy dobrze, że wtedy zostałby Kuba z tego biegu wykluczony. Jeżeli koło jest zacięte, jeżeli łańcuch nie działa, to ciągnięcie ze sobą takiego 80-kilogramowego potwora przy dużym upale jest ogromnym wysiłkiem, jest kolosalnym przedsięwzięciem. Tym bardziej Kubie należą się tutaj duże brawa, ależ on walczy o ten punkt. To jest równie imponujące jak walka karczmarza z Guscem chwilę temu. I piękny obrazek. Kibic z bębnem w tej chwili biegnie w stronę Kuby, prosząc swoich pobratymców o to, aby bili brawo dla Jakuba. Jeszcze troszeczkę, damy radę. Prosimy o to, żeby i Państwo trzymali kciuki za tego młodego chłopaka, który walczy o swój pierwszy punkt jak lew, jak Jason Doyle o mistrzostwo świata 4 lata temu. Brawo, brawo Kuba. Wygrałeś swoją szansę. Jeszcze tylko, drodzy Państwo, albo aż łyk wody i wszystko będzie ok. Ależ wyczerpany jest Jakub. Państwo widzieli tutaj szefa fanklubu, który starał się jak mógł pomóc koledze. I to jest właśnie dowód na to, jak trzeba się wspierać w świadku żużlowym. Jeszcze jedno ujęcie na 27-22. Tak, tak. A jeżeli porównamy to, co działo się w pierwszych 4 biegach z tymi, co wydarzyło się w 6 kolejnych, to zauważymy, że Poznań wygrał tę kolejną partię 18-17, a więc rywalizacja już wyrównana. Karczmarz na 4. torze zastępuje Chmiela. Karczmarz i Skupień kontra Michajlovs i Kostigovs. Świetny start Skupienia. Do tego się przyzwyczailiśmy. Karczmarz został z tyłu. 5-1, ale to chyba tak nie będzie, bo tam Lars Skupień bardzo się rozkręca, ale to wszystko jednak w tym momencie pisane dla żużlowców z naddźwiny w sposób wyjątkowy. 5-1. Dawno takiego obrazka nie było. Rafał Karczmarz przespał start, natomiast Lars Skupień wydawało się, że zmierza pewną ścieżką po przynajmniej 2 punkty. Jednak Michajlovs i Kostigovs to żużlowcy, którzy tutaj dominują, którzy doskonale wiedzą, jak jeździć o punkty w centrum swojego miasta, w centrum sportu w Daugavpils. 5-1. Za chwilę, drodzy Państwo, żółta flaga z czerwonym krzyżem, z czarnym krzyżem. Skupień nie odpuszcza. Chmiel tym razem zastąpiony przez karczmarza, ale ten daleko z tyłu. Lars Skupień, ależ on ambitnie walczy. Jeszcze popatrzę razem z Państwem na to, czy Kostigovs zostanie wyprzedzony przez żużlowca w kasku białym. Czy Lars Skupień zdoła wyprzedzić rywala, który w tym meczu. Karczmarz na polu pierwszym, Ansviesulis na drugim, na trzecim Rachubik, na czwartym Andersen, który dziś jeździ zdecydowanie poniżej oczekiwań, przede wszystkim swoich, bo na pewno ten defekt wybił go z rytmu. Defekt w trzecim starcie, defekt już po wyjściu spod taśmy. Karczmarz, Ansviesulis, Rachubik i Andersen. Dla Jana Rachubika to 4. dziś występ. Dla karczmarza start numer 5.
Rafał Karczmarz, lepszy start. No wreszcie, tutaj pierwsze pole zagrało na medal, ale polem się nie wyżywi, polem się nie wygra. Trzeba również dysponować refleksem, motocyklem i umiejętnościami. Za Karczmarzem rzucają się w pogoń Anzwiesulis i Andersen, ale trudne to będzie zadanie dla dwójki gospodarzy. Z tyłu Jan Rakubik, on jeszcze się będzie uczył, a Rafał Karczmarz dziś kameleonową formą dysponuje. 0-3, taśma, jeszcze jedno 0 i chyba teraz będzie trójka, ale Anzwiesulis się nie godzi na takie rozwiązanie. Jemu też marzy się 3 punkty. Marzą się 3 punkty, tym bardziej, że ostatnimi czasy przeżył trudne chwile. 26 czerwca, Divisiow, eliminacja do indywidualnych mistrzostw Europy juniorów zakończone niepowodzeniem. Marzył Richards o tym, aby awansować do Rygi, do tego finału, o którym już mówiłem, ale 7. miejsce na czeskiej ziemi przekreśliło marzenia o medalu. Anzwiesulis chce uzyskać taki mały medal od swoich kibiców w postaci braw za zwycięstwo. Czy Karczmarz wygra? Czy może Richards jeszcze naciskając na ostatnim łuku wymyśli coś niesamowitego? Jednak nie. Rafał był ostrożny. Rafał zwycięża dla Anzwiesulisa. Natomiast Matiusz Onox po pierwszym wygranym wyścigu potem miał już nieco gorsze chwile. Upadek na 3. pozycji i... Kevin Velvert. Żółty kask, niezły start i być może będzie 1. miejsce, ale trzeba jeszcze poradzić sobie z tym pierwszym wirażem. Velvert i postara się Salk do niego dołączyć. Przebijają się na czołowe pozycje żużlowcy z Poznania. Miejsce 3. dla Matiusza Onoxa, który chyba blokuje trochę szybszego Jonassona. Teraz już junior z Daugavpils dał szansę Jonassonowi, choć pewnie ta szansa była troszkę przypadkowa ze względu na to, że wyniosło młodzieżowca na zewnętrzną. Tomasz Jonasson ściga Jonasa Seiferta Salka. Nie będzie to łatwe zadanie, bo Salk też potrafi jeździć i w tym sezonie udowodnił to nie raz, nie dwa i nie trzy. Kolejny wiraż. Salk i Jonasson w lidze szwedzkiej jeżdżą razem w piraternie Motala. Znają się dobrze i znają swoje słabe punkty. Chyba właśnie teraz wykorzystał piętę achillesową Salka Jonasson, atakując go przy krawężniku. Piękna walka kolegów z drużyny w Szwecji, a rywali dzisiaj na łotewskiej ziemi. A więc nie będzie dubletu dla Poznania. Będzie prawdopodobnie zwycięstwo w stosunku 4-2. Piękny od startu do mety wyścig w wykonaniu Kevina Velberta. 47-30 dla Optibetu Lokomotivu Daugavpilsa. W wyścigu 14 Rafał Karczmarz i Kevin Velbert kontra Olek Michajlovs i Francis Gust. Żużlowcy z Łotwy już to spotkanie wygrali, ale jak wspomniał Paweł Prochowski, walka idzie także o bonus. O bonus, który zostanie przyznany ekipie lepszej w 2 meczu. Fire, skuter śpiewa głośno, a my popatrzmy, jak nie skutery, a motocykle żużlowe pracują na najwyższych obrotach. Świetne wyjście spod taśmy Velberta, ale nie ma tutaj mocnych na Michajlovsa i on jedzie pierwszy w tym momencie. Wygląda na to, że Gust pogubi punkty. Na razie remisowo, choć to wszystko jeszcze będzie się rozwijało. Za Michajlovsem po szerokiej pędzi Rafał Karczmarz. Tam chyba trochę ślisko. Z Karczmarzem w parze Velbert i chyba do pilnowania tego dorobku trzeba się zabrać, bo z tyłu jedzie szybki dziś Francis Gust, który nie zwykł tracić punktów. Wprost przeciwnie. Do tej pory miał komplet. 8 z bonusem w 3 startach. Jedziemy na 3-3. Gust ma trudną sytuację i zalepione okulary, bo mokro w tej chwili. Nie padało, ale polewaczka intensywnie rosiła ten kurzący się tor. Jeszcze jedno okrążenie i trochę więcej. Ostre łuki. Mówił o tym przed chwilą Jan Rakubik. Na pewno nie jest to problem dla Michajlovsa, ale dla poznaniaków już większy. 3-3, czyżby jeszcze troszkę szans przed gośćmi? Choć ta przewaga Michajlovsa bardzo, bardzo wyraźna. Z tyłu z kolei Francis Gust, który spogląda na silnik, pewnie marząc, aby tutaj jakieś turbo przyspieszenie udało się włączyć. Jednak to nie gra komputerowa, to żużel. Tutaj wszystko trwa tylko 4 okrążenia. Czas zamknąć dzieło. Tomasz Jonasson, pole 3, kask niebieski. Kevin Velbert, pole 4, kask biały. Kevin 10 punktów i 1 bonus. A tu Waldemar Cisoń w rozmowie. 50.
60 do 33, ale to jeszcze nie jest koniec. Dobry start skupienia. Czy to wystarczy, aby założyć się na Kostigowsa? Nie wystarczyło. Za to Belbert znalazł tam fragment toru dla siebie i wyprzedził Jonassona. A teraz jeszcze idzie za ciosem i stara się pociągnąć tę wspaniałą serię. Przeszkodził jednak w ten sposób skupieniowi, którego wyprzedził Jonasson. Ja podejrzewam, że Lars jeszcze nie odpuści, że w tych tumanach kurzu odnajdzie się i postara się wyprzedzić Jonassona, ale nie. Ten doskonale spasowany stolem wyprzedza Belberta. Ależ tutaj się dzieje. Zamiast 3 do 3 mamy 5 do 1 dla gospodarzy. Jak zaczęli, tak chcą skończyć. Kolejny dublet, czyżby? Być może tak będzie. Być może wygrają różnicą większą niż 20 punktów reprezentanci Lokomotywy, która rozpędza się niczym ekspres na tych łotewskich torach. Jeszcze trochę i wszystko będzie jasne. Teraz trzeci jedzie Belbert. Szkoda tego momentu, kiedy Kevin przeszkodził Larsowi, bo mogło być 3 do 3, a to wszystko było wodą na młyn dla jadącego teraz na drugiej pozycji Tomasa Jonassona. A więc Jonasson, miłośnik długich torów i rozrywkowego życia, przyjeżdża za 2 z bonusem, a zwycięża Jewgeni Kostigovs. 5 do 1 dla miejscowych, którzy mocnym uderzeniem kończą rywalizację w dzisiejszym spotkaniu. Brawa, brawa, a ta radość Kostigovsa bezcenna. Po każdym wygranym wyścigu żużlowiec z 9 na plastronie robi tutaj efektowne harce i pozdrawia kibiców, prosząc ich o doping. Trzeci Belbert, czwarty skupień, 55 do 34 wygrywa OptiBet, Lokomotiv, Daugavpils.